Dobre, co? Mhm, kapitalne. Łowcy budyniu. Witam was serdecznie, z tej strony Wiktor Fejker, a to są Łowcy budyniu. Jest ze mną Mateusz i Kuba z sekcji muzycznej Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn, czyli krakowskiej grupy komediowo-muzycznej. No, dzień dobry, cześć. Dobry wieczór, witam. Na sam początek, który z was opowiada najlepsze kawały? Chyba jest tak, że nie wiem, czy najlepsze kawały, ale na pewno jeśli chodzi o mówienie w zespole, co jest też dziwne, że jest w ogóle u nas taka funkcja w zespole, że jest osoba odpowiedzialna za mówienie i to jestem ja. Ale to no, prawda. Tak, Kuba na przykład. Ja jest... opowiadam dobre kawały, tylko tak. Takie nie nadające się do eteru za bardzo. Ale... I też nie na scenie. A Mateuszowi bardzo to dobrze wychodzi. Tak. Natomiast Kuba odpowiada w pełni za perkusję. Na przykład jakby jest taka bardzo dobrze wykonana od początku do końca funkcja. Bo mówienie do wcipu... Czasem jeszcze wokale, no. A, no prawda. Czasem coś tam dośpiewam. Tak. Czy to jest taka pełna współpraca? No właśnie, a kim tak właściwie dla siebie jesteście? Czy można mówić to o kolegach z pracy, czy raczej już, czy raczej braciach? Wow! Niezłe pytanie. No, na przykład ja, Kuba, ostatnio ci sprawiłem przykrość, przepraszam, bo byłem niemiły dla ciebie na czacie i byś mi wybaczył teraz, bo czułem takie dziwne napięcie, jak szliśmy tutaj ulicą i... Przyjmuję. Przyjmujesz, dzięki. No, co my jesteśmy dla siebie? Nie wiadomo, że po prostu to jest, bardzo różne są strategie pracy w zespole. Są takie zespoły, które faktycznie trzymają się jako kumple i to jest narażone na duże ryzyko, i to tak pracuje na dwóch różnych po prostu wektorach. A są takie zespoły, które dzieją się już w sposób, nie wiem, właśnie między, jako współpracownicy zawodowcy, w sensie to jedno drugiego nie wyklucza, ale po prostu, że jest jakby szef, lider projektując, jakby zatrudnia muzyków. U nas to jest sytuacja taka, że znamy się wszyscy już, z Olkiem się znam bardzo długo, bo tam 12 lat, nieważne, Kubą krócej. Akurat teraz jest tak, że zastąpiła zmiana w składzie, no ale jesteśmy, myślę, kumplami bardziej niż mieli. Nie jesteśmy na pewno, nie jesteśmy dogadani zawodowo, że tam. Nie, no na pewno nie. No. Się rozliczamy z tego za to i każdy. Po prostu może odpowiem krótko, że lubimy razem spędzać czas i tworzyć muzykę, przy tym dobrze się bawić i wąchać swoje bąki w samochodzie. A czym w takim razie się różnicie od zwykłej grupy muzycznej? Co was wyróżnia? Dla takich słuchaczy, którzy was nie znają i może chcieliby tak wiedzieć, o co w ogóle chodzi z tą sekcją muzyczną? No to przede wszystkim dla nas bardzo istotnym elementem oprócz robienia piosenek jest też to, co się dzieje w trakcie koncertu między piosenkami, czyli jakby jakaś taka narracja i to, że mamy jakiś swój świat i swój styl i poczucie humoru, jakieś swoje wartości, takie, które mamy jakieś po prostu... Nie wiem, to też tak nie chcę, żeby szum nie brzmiał, ale jakieś poczucie misji? Bardziej... Na pewno. No jakiś w taki sensie. No, jakiś taki mamy po prostu swój styl wypowiedzi. Jest to taki trochę ironiczny pesymizm. Jest to trochę beka z tego, że wszystko w życiu jest porażką i my jesteśmy grubasami, którym nic nie wyszło. To jest takie pieszczotliwe granie na jakiejś konwencji. Ale tak naprawdę w tej muzyce i w tym przekazie, o, przekaz mamy właśnie, jak chcieliśmy być tak naprawdę robić hip-hop i mamy taki przekaz, że po prostu trzeba umieć się ze sobą pogodzić i trzeba po prostu mieć trochę do tego wszystkiego więcej luzu, a nie się tak strasznie napinać, bo i ten świat taki lansu i świat takich wielkich spraw jest generalnie trochę nadmuchany i sztuczny, a my jakbyśmy spuszczali trochę powietrze z tego balona. Czyli zwieńczeniem każdej waszej płyty, każdej waszej piosenki jednak są te koncerty i to jest taka wasza w waszej głowie docelowa myśl. Właśnie, bo ja tak trochę odjechałem. Generalnie jak nas nigdy nie słyszałeś, to słuchaj, jest tak, że przychodzisz na koncert i między piosenkami jest coś takiego jakby tak quasi stand-upowo, jakaś taka narracja.
A potem jest piosenka. A piosenki też mają swój humorystyczny czasem, mniej lub bardziej aspekt. To nie jest tak, że śpiewamy śmieszne rzeczy, tylko to jest tak, że czasem sam pomysł jest jakby, że śpiewam piosenkę, która jest super romantyczna, ale tak super, że już bardziej nie może być. Albo śpiewam piosenkę, że jest super, w ogóle jesteśmy bardzo czymś przejęci. No jest to takie pastiszowe. No i na tym polega humor. Granie na skrajnościach trochę, no. Takich. A ty jeszcze pytałeś, że... Czy to się kończy? W ogóle piosenka żyje na różnych płaszczyznach też, moim zdaniem, że jakby co innego jest, jak sobie słuchasz jej w internecie, co innego jak sobie chcesz ją puścić jakby między piosenkami, że to jest też cała wypowiedź, a co innego, jeszcze u nas to jest bardzo ważne, jak to będzie działało na żywo, to znaczy jak ją wprowadzimy, za każdym razem jest inny pomysł na to, inna tak. jest struktura koncertu, inna jest playlista i to wszystko razem się składa na jeszcze przekaz razem. Są z nami Mateusz i Kuba ze sekcji muzycznej Koło Tajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn. Pytanie takie trochę podchwytliwe i prowokujące. W jaki sposób będziecie spędzać tegoroczne walentynki? Zdradź. Ja ci powiem tak. Jak co roku od 6 lat. W sumie 7. 7, bo to 7 edycja raz. Już. No. Tak. Robimy taką imprezę cykliczną, która się nazywa Walentynki Grubych, Smutnych i Samotnych. I zapraszamy cię. Oraz tych, co nas słuchasz. Można przyjść i będą dwa koncerty, w sensie zawsze zapraszamy też gościa, to jest nasza impreza, nasz TM, trademark. I zwykle zapraszaliśmy tam komików, kiedyś grał z nami Michał Kępa, grał z nami Bartek Gajda, grał z nami Mieszko Minkiewicz dwa razy, czyli mówiąc w skrócie super znani to pyceni stand-uperzy. W trakcie pandemii na przykład robiliśmy streaming z klubu Studio, tak, też kamerowo. Grało z nami grupa Ad Hoc. Tak. To też było bardzo ciekawe przedsięwzięcie. To było super i w tym roku gramy walentynki w Krakowie z Wojtkiem Szumańskim w Poczcie Głównej, ale będziemy też jeszcze w dwóch innych miastach, w Gliwicach i we Wrocławiu, będziemy grać z Ranką Ukulele, która jest naszą też super, uważamy, że jest super artystką, piosenkarką, Wojtek tak samo, więc zarąbiście się złożyło, że właśnie będziemy jakby współtworzyć tę imprezę. Impreza jest dla wszystkich, chociaż jest niby dla grubych, smutnych i samotnych, ale... Szczupli też mogło wejść. Tak, jakby nie musisz się przejmować, jeśli nie ma czegoś takiego, że nie spełniasz jakby wymogów. Chodzi o to, żeby trochę się pobawić tą konwencją walentynek. Wszyscy lubimy mniej lub bardziej walentynki i można sobie na tym jakoś tak pograć na tej konwencji. Ja czekam na 10. edycję. Co zrobić? Bo trzeba by coś gdzieś w jakimś odjechanym miejscu. No, myślałem o kosmosie, ale jest to niewykonane, ale na przykład Węgry albo Bułgaria. O, fajne. To już ciekawe, bliżej. No, ale zwykle robiliśmy tak, że po prostu to jest nasze święto, to jest fajne. Przychodzą ludzie i ci, którzy nas znają i ci, którzy nas też nie znają. Dekorujemy w serca salę i jakby jest po prostu totalny ogień. Tak, to jest też ciekawa historia, że to było taki po prostu głupi pomysł, który gdzieś tam Mateusz parę lat temu rzucił, żebyśmy coś takiego zrobili i zrobiliśmy to w Pięknym Psie w Krakowie. No, to tak. Potem zrobiliśmy rok później też w Pięknym Psie, no i docelowo to miał być zawsze jeden koncert 14, po prostu nieważne jaki to jest dzień tygodnia. Nawet na przykład kiedyś, pamiętam, w Pięknym Psie we wtorek to było. No to też będzie w tym roku we wtorek. Tak, no i była wyprzedana sala, 200 osób, super fajnie. No ale na tyle to się ludziom spodobała gdzieś ta konwencja, że chyba 4 lata temu rozszerzyliśmy to o inne miasta, Wrocław, Łódź. Warszawa. W tym roku jest właśnie Kraków, Warszawa, Gliwice. Może coś jeszcze. Zobaczymy. Czym są dla was w takim razie te koncerty? W jaki sposób wy się z nimi jakoś tak identyfikujecie uczuciowo? Czy to jest dla was tylko takie... No właśnie, no bo u was to wygląda trochę alogicznie do innych wykonawców muzycznych, którzy powiedzmy... Dla których... Dzięki. Znaczy... to komplement oczywiście. Znaczy tak, właśnie nie mówię, że to źle, tylko jednak gdzieś tam... Jak muzycy, którzy robią głównie muzykę, występują na koncertach, no to dla nich jednak ta muzyka jest najważniejsza, a u was to się rozkłada na bardzo wiele różnych czynników. I właśnie, jakie są wasze uczucia w takich koncertach? Ja rozumiem, o co ci chodzi trochę, bo wiesz co, to nie jest tak zwykły koncert i też sporo gdzieś jakichś takich pytań przez większość czasu, jak się jeździ po tej Polsce, mam na przykład właśnie, co to jest ta kuźnia? Co w ogóle, z czym to się je i tak dalej. No i wszystkim właśnie polecam, że przyjdź na koncert i zobacz, bo naprawdę jest to ciężko opisać, bo jest to trochę też coś innego niż na płytach. Gdzieś w jakimś stopniu może ten superbohater z tymi przebitkami, które są jako ukryte traki,
Jest to jakiś taki malutki zalążek, ale jest to trochę coś innego. No nie jest to zwykły koncert, nie jest to też teatr, ale jest to coś innego. Nie wiem, może to jest taki koncert plus, bym nazwał. No i to jest ta różnica, że jednak dla większości artystów takim dążeniem, jakby to jest dążenie do albumu. I ta sama koncertowa przychodzi na zasadzie, że okej, no był album, no to trzeba teraz trochę żywa tego albumu zebrać i zrobić tą trasę koncertową. A u was to wygląda całkowicie inaczej, że albumy się nawet mogą nie pojawiać, a i tak te koncerty będą. Nie myślałem o tym. No tak, no trochę tak jest. W sumie no. Tak, no. Ale to dlatego, że po prostu lubimy, znaczy też nas, bo nas zapraszają, nie? Wiesz, co jest? Nie, to też nie jest tak, że to nie jest jakieś coś super turbo niezwykłego, to jest po prostu jakbym umiał tylko śpiewać, znaczy jakbym tylko umiał śpiewać, to bym po prostu tylko śpiewał, a że trzeba, że jesteśmy bardzo eklektyczną grupą i nie wszyscy umieją wszystko, no to powiedziałbym umią właśnie. No to po prostu bycie na scenie to jest po prostu granie pewnymi środkami wyrazu i my się wyrażamy na kilku różnych płaszczyznach, co jest spoko. Nie wiem czemu też z drugiej strony są wykonawcy w Polsce, którzy też to robią. Nie mówię, że muszą robić sobie żarty albo cisnąć bekę. Są po prostu fajni wykonawcy, którzy fajnie prowadzą koncert i czujesz się, że to jest spoko. A są ludzie, którzy jak kończy się piosenka, są zagubieni i nie wiesz, co robić. Albo są ludzie, którzy robią najgorsze jakieś takie sztuczne, szopkowe wymyki. Tak, tak. Tam hej, coś tam, zróbcie coś. Wiesz co, dla mnie też jeszcze odpowiadając na to pytanie, wydaje mi się, że jest bardzo sporo artystów, dla których na przykład właśnie album sam sobie jest, wiesz, jakimś takim bytem, a na przykład z mojej perspektywy i po dużym stopniu też tak mi się wydaje, że chłopaki tak mają, że album jest tylko pretekstem do tego, żeby pokazać tą muzykę ludziom na żywo. I tak naprawdę na żywo jest to pełne spektrum tego, jacy jesteśmy, co chcemy przekazać ludziom. A album jest tylko pretekstem do tego, żeby z tymi ludźmi się spotkać tak naprawdę, bo wtedy można w pełni przekazać, oddać te emocje. No i to jest odpowiedź na to pytanie właśnie, że to jest, wiesz, jakieś przekazanie jakiejś idei, to co Mateusz mówił na początku, jakieś emocji, pomysłu tego, no, co chcemy powiedzieć w pełni, niż bardziej niż na albumie, co nie? No same piosenki, też są ludzie, którzy słuchają muzyki i nie przyjdą na koncert nigdy, na przykład się z nimi spotkają. No nie wiem, no, czy, no tak, są tacy ludzie, wydaje mi się, którzy słuchają muzyki i nie przyjdą na koncert, ale jednak ci, powiedzmy, bardzo duzi fani muzyki, tak, to właśnie dla nich, i sam do takich należę, bo bardzo często jest tak, że wychodzą jakieś płyty i mam jakieś zdanie na temat danego artysty, ale tak naprawdę moją opinię o nim weryfikuje koncert. Czy mi się podoba, czy nie. I może jest to jakaś trochę stara szkoła w pewnym sensie, ale dalej coś takiego wyznaję, że właśnie tak naprawdę dla mnie zwieńczeniem tego, co myślę na temat danego artysty, jest właśnie jego performance, koncert. Nie sama płyta w sobie. No i piosenki możesz słuchać piosenek wiele razy na przykład i ludzie chcą, czy dobrze się bawisz słysząc którąś piosenkę któryś raz, bo po prostu to jest spoko, ale to co ludzie też przyciąga, to że ta warstwa cała koncertowa się zmienia, w sensie, że zmienimy, dodamy jakąś, albo wyrzucimy parę, albo jest parę nowych, ale przede wszystkim cała ta opowieść jest inna, są po prostu nowe anegdoty, nowe historie, tak. I to jest jakby dlatego, są ludzie, którzy po prostu mogą przyjść, mogli być na wszystkich koncertach, na przykład byli 12 razy na koncercie w Krakowie, ale za każdym razem tak, mieli to coś też innego, prawda, nie? Że za każdym razem te koncerty są trochę inne przez to, że właśnie jest dodana inna narracja Mateusza. Zawsze są jakieś rzeczy takie, które są improwizowane, typu interakcje z Olkiem, które w ogóle nie są przewidziane na przykład. No i też często jest tak, że po prostu zmieniamy te aranże, więc to nie jest tak, że klepiemy ten sam numer w kółko, tylko po prostu co jakiś czas one są odświeżane w inny sposób albo w ogóle właśnie rotują się. Więc nie ma nudy, no. Zapytanie was o to, który koncert najlepiej wspominacie, byłoby trochę zbyt nudne, bo pewnie ich jest wiele, więc który koncert wam, tak zapamiętaliście najbardziej negatywnie i wam wybitnie nie wyszedł? Negatywnie? Bo jednak... O, ja mam. Mając taką sferę trochę tej improwizacji, tego kontaktu z fanem, trochę się stąpa po takim cienkim lodzie, że można bardzo łatwo coś wtopić i zepsuć. I czy mieliście jakiś taki koncert, który traktujecie za totalną porażkę i w ogóle do wymazania? Ja mam jeden, ale... Ciekawe, który, no. Ale nie wiem, czy bym nazwał to topą totalną, tylko po prostu
no to był dziwny koncert taki i co najśmieszniejsze, to był pierwszy mój koncert z chłopakami i pierwszy Pawła. To był koncert w Trzebini, jakiś taki event charytatywny w restauracji i tam po prostu bardzo wiele rzeczy się nie zgadzało, bo publika w sumie po prostu siedziała przy stolikach i tak dalej. My też trochę tak, no powiedzmy, że to było takie przetarcie się. Nie wiem. Ale było to bardzo dziwny taki no, event, więc nie uznam tego za porażkę totalną, bo uważam, że takiego koncertu nie zagraliśmy. Ale na pewno był to jeden z takich może dziwnych eventów. Mm. No, koncerty trudne są takie, gdzie po prostu nie ma warunków do grania, albo ludzie nie są zainteresowani, to są najtrudniejsze. Czyli to są jakieś takie eventy miejskie, albo właśnie, nie wiem, to po prostu to mi przyszło do głowy. W sensie raz graliśmy, pamiętam, w Radomiu, to było super, to był bardzo fajny, udany, to był udany koncert tak naprawdę, ale był trochę zwariowany, bo tam był taki chłop w kapeluszu kowboja z napisem Strzelkiem Polska i co piosenkę dokładał swoje dwa zdania. W muszli koncertowej tak, w parku. Był fantastyczny, naprawdę zrobił nam full robotę. A drugi koncert taki, to w ogóle z zeszłych wakacji, gdzie też było sympatycznie, ale to było, zbudowali scenę na rzece, na polu namiotowym i to się wszystko przez to opóźniło o 3,5 godziny i graliśmy koncert dla no, kilkudziesięciu ludzi, którzy byli bardzo mili i to dla 2,5 miliarda komarów naprawdę i one naprawdę chciały być w środku w nas te komary bardzo. Czyli to warunki ekstremalne. Tak, było to bardzo szalone, ale zagraliśmy. Aha, no i były też problemy z prądem, bo generatory nie ciągnęły tego, więc nam w trakcie grania paliło też sprzęt, no, to było takie szalone. Jeszcze tak odpowiadając na to pytanie, może trochę inaczej, no bo tak w sumie, no serio, jakoś tak wydaje mi się, że nie pamiętam, żebyśmy zagrali jakiś taki koncert, gdzie na przykład, nie wiem, bylibyśmy, powiedzieli właśnie, że o nie, tragedia, co nie, strasznie. Ale bardziej wpadło mi do głowy, że w bardzo wielu dziwnych miejscach graliśmy. Mhm. Na przykład graliśmy w 2017 na wędrowniczej Watrze dla 300 harcerzy, którzy zbudowali scenę w kształcie łodzi. Tak. Na 2 metry. W lesie w Bieszczadach. W lesie w Bieszczadach. Zresztą w tym roku też graliśmy na Watrze, tylko tak. Z kolei pod Białymstokiem. Tak, w Sokółce. W Sokółce. Też w środku. Na 400 harcerzy. No tak, harcerze są dosyć ciekawą publicznością. Scena w ogóle nie miała oświetlenia, była jedna przetwornica prądu, bez dachu, wielkie pole, no naprawdę Woodstock 69. Albo zarąbiście. No, ale właśnie... Super. Albo nie wiem, graliśmy... Te bym wymienił jako najlepsze w ogóle. Tak, albo na przykład graliśmy trzy razy z rzędu w wakacje w Rywalu na plaży w Biszbarze. No, pod gołym niebem też przy zachodzie słońca dla ludzi. No, dużo było takich miejsc właśnie bardzo nietypowych, które zapadają właśnie w pamięć. I to jest też właśnie może cecha tego zespołu, że podejmujemy się wyzwań takich, których normalny zespół by się nie podjął. No. W jakimś stopniu. Czyli eksperymentujecie dużo? Tak. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki.